Trochę jestem przerażony ilością rzeczy do zrobienia. Cześć wszystkim! Jak widzicie, za mną i wszędzie dookoła zima nie popuszcza i nie ma wciąż wiosny. Trochę nam to opóźniło przygotowania, ponieważ nie mamy zadaszanego ciepłego garażu i wszystkie nasze prace będą odbywać się na polu, dlatego wciąż jeszcze nie ruszyliśmy z przeróbkami busa. Natomiast ma to swoje plusy, ponieważ na spokojnie przygotowujemy wszystko. Robimy plany, rozrysowujemy środek, rozrysowujemy jak będzie na zewnątrz. Plusem tego wszystkiego jest to, że mamy czas na spacery, mamy czas na to, żeby na spokojnie poczytać o tym, jaki sprzęt będziemy potrzebować, jaka izolacja, jaki prąd. Trochę jestem przerażony. Jest jeszcze tak strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie wiem, jak my sobie damy z tym radę. Kable, przecież to jest, coś tak wydaje, nie? Że o, tu trzeba wtyczki, tu wiesz, USB, będzie dużo USB, dużo wtyczek, światło LEDowe i tak dalej. Ale ja się kompletnie nie znam na elektryce. Kompletnie, nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Mi dopada mnie takie przygnębienie trochę i taka obawa, że nie będzie takie proste. Na filmikach to wszystko wygląda bardzo sprawnie, naklejają te takie grube, nie wiem co to jest, jakaś pianka, naklejają na kleju, psikają jakąś inną pianką. Voilà, zrobione w 2 minuty na przyspieszonym filmiku. A ja nawet nie wiem, gdzie taką piankę kupić, jak to się nazywa i co to jest. Jest postęp. Dzisiaj już jest zdecydowanie lepszy nastrój. Wczorajszy dzień to była taka lekka załamka, bo naprawdę było strasznie dużo tych rzeczy do ogarnięcia, ale nie poddaliśmy się, siedliśmy z Kaśką, ustanowiliśmy, że skoro innym się udało to zrobić, to nam też się uda. Już jesteśmy bliżej niż byliśmy. Wczoraj byliśmy, no, daleko, bardzo daleko od realizacji naszych marzeń, ale jest dobrze. Nie poddajemy się, no trzeba po prostu zmierzyć się z takimi rzeczami. Dzisiaj chcieliśmy wam pokazać to, co zakupiliśmy do tej pory. Jeszcze nie mieliśmy szansy przeglądnąć, co jest w środku pudeł i kopert, które do nas przyszły. O kurwa, patrz Kaśka na to. Sposób użycia jest bardzo prosty. Podnosisz deskę i pół godziny później zamykasz deskę i tyle. Woda? Zapraszamy. Więc tak, co kupiliśmy? W środku mamy, Kasia, co to jest? Kuchenka. Miejsce, na którym będziemy gotować. Butla gazowa, taka, że będziemy mogli zabrać tą butlę i tą kuchenkę na zewnątrz i gotować na zewnątrz. Mamy radio. Słoiczki na przeprawy do gotowania. To jest fantastic van. Woltomierz. Czyli ile mamy prądu baterii, tutaj uwaga, USB, żeby można było sobie ładować wszystkie graty i na koniec ładowarka samochodowa. Apteczka i kamizelki, just in case, czy nam się coś stało. Taśma LEDowa. Chwytaczka do telefonu, chwytaczki do położenia telefonu. Taśma bardzo przydatna. Aleluja i do przodu. Do tego malutkiego słoiczka wsypujemy przyprawę, zakręcamy, tutaj przyklejamy magnes i później pod szafką zamontujemy taką listwę i będzie to... Nie! Zamontujemy magnes pod... Kochana! Naprawdę, przecież to jest metalowe, więc zamontujemy magnes pod szafką i tylko będziemy Zakręcać. Znalazłem nowe rozwiązanie tego całego biznesu.